70 lat to jest dużo czasu, wiele wydarzeń, wiele zdarzeń, wiele różnych sytuacji życiowych każdego człowieka. Dzisiaj mamy szczególne święto, święto 70-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielcu. I tutaj trzeba dzisiaj wspomnieć i wrócić pamięcią do pierwszych dni, gdy powstawała ta jednostka. To pamięć o tych, którzy zakładali tą jednostkę, którzy wtedy, gdy nie było sprzętu, musieli być dobrze wyszkoleni, często ryzykować o wiele, wiele bardziej, bo nie mieli takich środków, takiego wyposażenia jak dzisiaj. Ale założyli jednostkę, która czuwała nad bezpieczeństwem, nad mieszkańcami Kumielska, nad mieszkańcami naszej gminy. I za to im należy się wielka cześć, chwała i wyrazy uznania. Wielu dzisiaj wśród nas nie ma. Dlatego pamięcią musimy objąć wszystkich druhów strażaków, tych, których nie ma, tych, którzy dzisiaj służą naszym mieszkańcom. I pięknie, że w jednostce też służą druhny, też wspierają druhów strażaków. To dobrze, że ta jednostka jest rozbudowana o drużynę kobiecą. Oczywiście dziś to czas wspomnień, czas podziękowań. Jeszcze tak niedawno ja przypominam sobie, że akurat też w październiku, 3 października, 20 lat temu obchodziliśmy 50-lecie jednostki. Mam też tu pamiątkowe z swoich archiwów rodzinnych. W swoim archiwum rodzinnym znalazłem zdjęcie właśnie z uroczystości 50-lecia, gdzie byłem wtedy zastępcą pana burmistrza Jerzego Krajewskiego, gdzie spotkaliśmy się też na sali w szkole podstawowej i też właśnie świętowaliśmy 50. rocznicę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kumielsku. Dzisiaj jeszcze raz trzeba to powiedzieć i powtórzyć, że ta jednostka służy naszym mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale okolicznych też miejscowości. Wiemy, że są dobrze przygotowani, dobrze wyszkoleni, że gdy zabrzmi dźwięk syreny, odrywają się i porzucają swoje zajęcia i biegną i spieszą z pomocą dla innych. Za to wszystkim druhom i druhnom strażakom, które przez te lata w tej jednostce służyli, którzy służyli ludziom, serdeczne, serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ja pracuję tu w Leszkach 39 lat. Pierwszy to mnie kulisce pan na moim dostałem. Dla niego stąd wstąpiłem. Miał taką uroczystość 50-lecie do tego stażu, no to
wielka przyjęcie orkiestra. Było na wesoło. Zbiórka była na boisku. Później marsz, przemarsz tutaj po szkoły. No tam przemówienia, przyjęcie. No i później taka ogólna zabawa na młodzieży. Ja na to, uczyłem, wie pan, to ja po wychowaniu fizycznym. No mam wykształcenie wyższe, bez tytułu magistra. No. Trudno mi tak dla pani powiedzieć. Chłopcy to jeszcze tak nie karnęli się, nie. Ale jest na przykład samochód, ten bardzo interesowało. To już ich przyciągało. I patrzę, jak w obecnej chwili uczeni uczy, ale oni są zadowoleni. Chodzę, to pompa potrzymać. Ja usiąść w samochodzie. Niech to mi teraz chyba bardzo. No, mąż był od 79 roku. Do strażaka się zapisał. Jeszcze pamiętam 50. rocznicę tych urodzin. Tu obchody, jak pamiętam. Też to wszystko się działo na tej, tutaj przy szkole. Te uroczystości byli. No i od tego czasu cały czas był. Ale pracował intensywnie. On czasami potrafił przysiedzieć tu i noce. I sprawdzał to wszystko, jakieś uroczystości, wszystko. On tu stwarzał dużo rzeczy. Były różne imprezy. Tak, i na wszystko miał czas, bo on był później już na ręce. Także załatwiał, jeździł, wszystko to, co potrzeba było, zrobił nawet. Książkę upisał w pamięci straży od samego początku, jak to się zaczynało, jak było. Wszystkich strażaków miał zawsze pod sobą. Nie wiem, dwie kadencje czy trzy to był tym prezesem. Sołtysem to był 24 lata. Na ile nagród on dostał. Od tego. No, on wszystko wiedział, bo przecież on w tym był temacie cały czas. On w tym wiedział, on tym się interesował. Później jeszcze jak komputer już się nauczył w komputerze, to on wszystko znalazł, wyświetlił, nagrał, zrobił tą książkę tych strażacko, tak. I ona gdzieś tu jest. Tak. No a pracował, zawsze dbał o porządek. To, co tu jest zrobione w tej straży, to prawdę powiedzieć, ten samochód i wszystko to, co jego czynność, co on tu zrobił. Jestem druhem od 1982 roku w Straży Pożarnej w Kumielsku. W mojej rodzinie to jest tradycja, bo był ojciec, dziadek, wnuki i pradziadek nawet, wszyscy w rodzinie. Bracia, wujkowie, no i ja. I ja jako kierowca. Będzie, no już 20 lat prawie będzie. A jako kierowca 6. Także to, no czas szybko płynie, czas biegnie, że tak powiem, szybko, bardzo szybko. Początki ja pamiętam, bo nasi ojcowie nie brali udział, tak, byli ochotnikami, strażakami. Teraz jest wszystko bardziej prężne, zmienia się uczestnictwo strażaków w akcjach, zaangażowanie ich większe jest. Przedtem nasi ojcowie brali udział tylko i wyłącznie w akcjach pożarniczych. Teraz niestety bierzemy udział też w akcjach ratowniczych, czyli wyjeżdżamy też do wypadków, tak? W mojej rodzinie, rodzinie Dudów, duch strażacki to jest druga albo trzecie pokolenie. Ponieważ, no nie pamiętam, czy dziadek mój, Bolesław Duda, był strażakiem, ale z tego co wiem, to jego synowie praktycznie wszyscy byli strażakami. Mój tata też był strażakiem, który odszedł już w 96 roku, na którego pogrzebie było sporo druhów
strażaków, samochodów strażackich, którzy towarzyszyli mu w ostatniej drodze. Natomiast ja jestem od 93 roku czynnym strażakiem, gdzie również i moi synowie są też duchami strażakami, którzy biorą czynny udział w akcji. Strażakiem się zawsze, ponieważ już jestem strażakiem czynnym od 25 lat. Prezesem zaś jestem od 6. I strażakiem się całe życie, a prezesem się bywa. Włóki w lasie, aby pan tak trudno ją określić. Wtedy, co wie pan, to jeszcze samochodów nie było. Tak, pierwszy to był żółk na straży. Pamiętam, z Sylwestra tylko jechaliśmy. Mróz to ponad 100, ponad 20 stopni mrozu było. To jechaliśmy do Piszu, na wezwanie. No tam się koło ratusza się palił blok. To byliśmy, wracały samochód nam z gazu bliska. Myśleliśmy, że tego, ale oczywiście stan Stanisław kierowca był. Ale uruchomił go. Byliśmy już blisko domu, to idziemy pieszo. Ale jakoś my dojechali szczęśliwie. To też wie pan, taki sporadyczny wypadek. A tak to różne jest dla pani. 2 lata temu bodajże mieliśmy taką akcję do wypadku do młodego chłopaka, który naprawdę skinął na miejscu. Nie? No, tak powiem szczerze, troszeczkę tak krótko chyba w pamięci. Nie? Taka najbardziej drastyczna akcja nasza. Nie? A poza tym, akcja jak akcja, trzeba jechać pomagać i tyle. No. Trzeba być po prostu odporny też mniej więcej trochę tak psychicznie na takie rzeczy, bo powiem tak, wrócę do tej akcji, że jechaliśmy akurat, byłem kierowcą, jechaliśmy i młodzi chłopacy byli ze mną. I mówię do nich, chłopacy, przygotujcie się, bo nie wiadomo, co może być, nie? Oni tak troszeczkę zwątpili, ale dali radę, także wiadomo, jest krzywda ludzka, jest jakieś tam cierpienie. No ale trzeba z tym przeciwdziałać i niestety trzeba jechać ludziom i pomagać. Pojechaliśmy gasić pożar, a to były po prostu obora. Wszystko się paliło, krowy trzeba było wyprowadzać, wszystko tam, świnie, nie świnie, takie rzeczy, kurde, się paliły żywcem, nie? I to utkwiło mnie w pamięci, nie? Ta akcja. Strażak nie zawsze bierze udział tylko w samym gaszeniu pożarów. Strażak również usuwa szkody wywołane przez naturę. Pomaga ludziom w różnych sytuacjach, takich jak na przykład zalanie wodą. Ale najbardziej utkwiła mi akcja gaszenia obory. Obory w Zalesiu. Tam jeszcze jako straż nie mieliśmy aparatów powietrznych i naprawdę to była męka. W chwili obecnej nasza jednostka posiada aparaty tlenowe i już będąc na pożarze w Bełczącu, nasi druhowie już wchodzili do gaszenia, do usuwania już w aparatach powietrznych i już jest to inna sytuacja w ogóle. Na dzień dzisiejszy nasza jednostka liczy 34 strażaków i druhem, których jest na chwilę obecną 8. Drużyna OSP Kumiec liczy 8 kobiet. Druh na strażach bierze udział w akcji. W zależności od tego, ile osób wyjeżdża. Ale zdarzamy się, że jak nie ma mężczyzn, to wyjeżdżają drugie. Nasza jednostka w ostatnich latach pozyskała bardzo dużo sprzętu ochrony osobistej, aparaty powietrzne, które wcześniej wspomniałem, a jednocześnie my też żeśmy pozyskali trochę pieniędzy z zewnątrz, jako zarząd, za który żeśmy zakupili rękawice ochronne, buty ochronne. No, po tej wojnie, bo się nie pojadę.
Może wie pan, tak jakieś mam uczucie takiego, że coś źle się dzieje. No. Że gdzieś w oknem patrzę w tym kierunku pojechali. Wie pan, tak. A później, dowiaduję się, gdzie się paliło. To tak mnie to interesuje. A tak mnie to przecież na zwiąki nie chodzę poprzez wielkie kuchole. Już mam 83 roku życia, to dla pan człowiek starszy, no to co? To już trudno. Brat strażacka to przede wszystkim przyjaciel. Bez tego myślę, że nie byłoby takiej więzi między nami. Tak, powinno być. Powinno być, że jesteśmy jako strażacy, jesteśmy jedni, jak brat z bratem, czyli jeden za drugiego powinien iść w trudnej sytuacji, nawet w ogień, że tak powiem. My staramy się tutaj w naszej jednostce spotykać się jak najbardziej jako tak na różnych imprezach integracyjnych, takich różnych spotkaniach, a nawet różnych, tam mówię, ćwiczeniach przy samochodzie jakieś. Także to warto też pielęgnować i dalej to ciągnąć. Nie? To jest fajna rzecz. Święty Florian to jest patron strażaków. I wiara w tego patrona może w niektórych sytuacjach pomaga, bo w trudnych sytuacjach, w akcjach różne się zdarzają przypadki. Zwątpienia, bo to jest zaufanie w stosunku nieraz do drugiej osoby, które jeżeli wchodzimy w zespole, to w zespole wychodzimy. Jeden drugiemu musi ufać. Wracając jeszcze do jednej rzeczy, zaufania. Zaufania się nie kupuje, zaufanie trzeba zdobyć. Najczęściej spotykamy się na różnych akcjach, czy usuwania szkód, czy pożarów. I powiem tak szczerze, że wtedy właśnie widać to taką zespołowość, zaufanie jeden do drugiemu. Jeden drugiemu, jeżeli jest potrzeba, pomaga. To nie jest nieważne, czy to jest Kumiec, czy Biała, czy Drgały, czy Kruszewo, ale jeden wtedy drugiemu pomaga. Jest takie zaufanie do siebie. Strażacy to są moje przyjaciele. Wszyscy przyjaźnimy się, spotykamy się. Jak trzeba, to nieraz i w innym gronie, z rodzinami. I strażakiem to zaszczyt. No ja tyle lat, wie pani, byłem. No to co tych moich druhów, tych pochowanych, tych takich, co mi widzi, że są razem ze mną. No to wszystko, no. Dla mnie nosić mundur strażacki to jest wielki honor i zaszczyt. Mundur strażacki to honor. Mundur strażacki dodaje blasku. Uważam, że każdy mundur jednak nadaje jakieś godności. Tak, mundur zobowiązuje do pewnych rzeczy i do zachowania i do obycia jakiegoś takiego typowo ludzkiego, nie tam, nie do wywyższania się, broń Panie Boże, tylko po prostu trzeba być odpowiednim człowiekiem, że tak powiem, nie tam jakimś chuliganem czy innego typu rzeczy. Jest w domu, jest czapka, jest mundur, koszula, wszystko jest. Co raz pójdę za już.